Michelle, zacznijmy od Rodziny Zastępczej. Co stało się, że w pewnym momencie znikłaś z serialu i nie było cię w zasadzie do końca? Tak, to było w 2007 roku i to był etap taki w moim życiu, gdzie musiałam podjąć decyzję, jak gdyby, jeżeli chodzi o moją przyszłość i zawód, który tam sobie wymarzyłam, czyli klasa maturalna. I zdecydowałam się na studia medyczne, więc w związku z tym musiałam sobie zrobić przerwę od pracy i od grania serialu i tak dalej, żeby móc się skupić właśnie na studiach. Twoja serialowa siostra Ola Szwed robiła karierę w tym czasie. Ja myślę, że ciężko było zrezygnować z takiego serialu, bo to na pewno była duża przygoda przez wiele lat. Tak, no to było naprawdę jedna z trudniejszych decyzji, które musiałam podjąć w życiu, bo ja grałam w Rodzinie Zastępczej od 9 roku życia, więc jak gdyby spędziłam na planie z tą samą ekipą, z tym samym jak gdyby składem aktorskim przez 10 lat, więc to była naprawdę ogromna część mojego życia i z każdym dniem po rezygnacji, po odejściu z serialu tęskniłam naprawdę całym sercem i myślałam sobie codziennie wstając rano, co tam u moich przyjaciół jak gdyby serialowych słychać i tam, czy wszystko się dobrze u nich układa, ale nie żałuję swojej decyzji. Jak gdyby to była przemyślana mocno decyzja i cieszę się, że wybrałam ten zawód, bo do aktorstwa, które dalej jest jak gdyby moją ogromną pasją i nie potrafię tak się odciąć w 100% mimo wszystko od tego świata, więc myślę, że jeżeli pojawi się coś, co mnie coś, co poczuję, że jest jak gdyby naturalne ze mną, to będę wracała od czasu do czasu. A dlaczego wybrałaś medycynę? Medycynę wybrałam, ponieważ to było moje marzenie, odkąd pamiętam. Tak jak małe dziewczynki marzą o tym, żeby zostać księżniczkami i piosenkarkami, to ja marzyłam o tym, żeby zostać lekarzem, w związku z tym, że moja mama jest wspaniałym lekarzem i jak gdyby od niej załapałam pasję. Od niej się zaraziłam tą pasją do medycyny. Ale to są bardzo trudne studia. Potem zawód też jest ciężki. Jesteś na to gotowa? Im bliżej jestem końca studiów, tym bardziej odczuwam jakiś taki stres wewnętrzny, ale myślę, że wieloletnia nauka i też jak gdyby takie predyspozycje, które wydaje mi się, że mam, ponieważ patrzę na człowieka jak na człowieka, więc nigdy nie będę traktowała chorych, swoich pacjentów w przyszłości przedmiotowo. I myślę, że to jest bardzo ważne, więc jeszcze przede mną mnóstwo lat edukacji. Jeżeli chodzi o medycynę, ta edukacja się nie kończy, więc myślę, że będzie dobrze. No ale ciężki zawód, to prawda. Co się stało, że nagle wystąpiłaś w Celebrity Splash? Splash, moja kolejna przygoda życia, z której jestem bardzo dumna, bo naprawdę się tyle nauczyłam. No ale po tych wszystkich latach, gdzie rzeczywiście konsekwentnie próbowałam się odciąć od świata medialnego, że tak powiem, w momencie, kiedy produkcja zadzwoniła do mnie z propozycją udziału właśnie w tym programie, pomyślałam sobie, że jestem na takim etapie teraz na studiach i w życiu, gdzie nie chciałabym zamykać przed sobą żadnych drzwi. Jestem młodą osobą, więc chcę się bawić, chcę się uczyć, doświadczać jakichś nowych rzeczy i na studiach z kolei jestem w stanie już sobie poukładać czasowo to wszystko bardziej zgrabnie, że tak powiem. Więc się podjęłam tego wyzwania i się bardzo cieszę z tego powodu. A dlaczego akurat ten program? Nie miałaś wcześniej żadnych propozycji z innych programów? Wcześniej ja przepadłam jak kamień w wodę. Tak, Czyli odcięłaś się. tak, odcięłam się, zmieniłam numer telefonu, miejsce zamieszkania, znaczy miasto, tak? I w ogóle nie było ze mną takiego kontaktu za bardzo, ale to była pierwsza propozycja, którą ja rozważałam. I ten format, ja tak naprawdę chciałabym trochę uratować, znaczy powiedzieć parę pozytywnych rzeczy na temat tego Splasha, bo było dużo tak zwanego hejtu, ale wydaje mi się, że taki nowy projekt związany mocno ze sportem, promocja sportu, pokazanie tej pięknej, naprawdę bardzo niedocenianej dyscypliny, którymi są skoki do wody, więc i 24 osoby, więc to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o uczestników, prawda? Więc w ciągu kilku miesięcy miałam szansę po prostu poznać 24 wspaniałe osoby plus setki osób pracujących przy tym programie. Ja zawsze mam takie szczęście, że trafiam na fajne ekipy, więc naprawdę przygoda życia. A twoja ulubiona osoba, koleżanka lub kolega z programu, rolnik.
Adam Kraśko może? Adama bardzo polubiłam, ale moją ulubioną osobą to wiadomo, Monika Mrozowska, która jest moją przyjaciółką prywatnie i Bill, który też jest moim przyjacielem, więc oni byli moimi ulubieńcami w momencie, kiedy zaczynałam program i tak zostało. Ale poznałam mnóstwo innych fajnych osób, z którymi nawiązałam taką prawdziwą przyjaźń i myślę, że ona przetrwa też lata. To w takim razie teraz może następne programy typu Taniec z Gwiazdami? Taniec z Gwiazdami, znaczy taniec ogólnie jest wspaniały, więc jeżeli ktoś ma okazję się nauczyć, nieważne czy to w programie, czy po prostu gdzieś tam w jakiejś okolicznej szkole tańca, to ja jak najbardziej wspieram takie osoby i takie decyzje, więc no zobaczymy, ja nie przewiduję przyszłości. Jeżeli miałabym okazję się nauczyć czegoś fajnego, to myślę, żebym poważnie rozważała taką propozycję.